No właśnie, kurwa. 40 minut. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że moje zaproszenie przyjął Pan Krzysztof Stanowski, który zainteresował się bardzo mocno naszą gminą. Ja chciałem na początek Pan Krzysztofowi wręczyć prezent. Taki mam prezent przygotowany dla Pana. To jest taki puchar dla Pana Krzysztofa Stanowskiego za zajęcie pierwszego miejsca na zachętę, tak chłop się garnie do sportu. To niech ma na zachętę. Ten puchar będzie tutaj na Pana stał. Ja kurwa. Pierdolę ci cringe. Ale że to jest śmieszne, czy można sobie... Nie no, daj Panu puchar. Raj podatkowy dla firm transportowych. Przenieść swoje pojazdy do gminy Wieluń, a najniższe stawki podatku od środków transportu pozwolą Ci zaoszczędzić, bez konieczności przerejestrowywania pojazdu. No i zaraz mówię dlaczego. Chłop sobie tam kurwa jeszcze reklamę zapierdolił. Mówię dlatego, że dzięki temu też, że Pan zrobił taki duży zamęt na temat naszego miasta, to właśnie wykorzystujemy to, że zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. I dzięki czemu chcemy wykorzystać to, że mamy w Wieluniu najniższe podatki od środków transportu i zachęcić firmy transportowe z całej Polski do tego, żeby właśnie u nas, na bardzo prostych warunkach płacili podatek od transportu, który jest najniższy w całej Polsce. Oprócz tego, że mamy najniższe podatki od transportu, mamy też bardzo niskie podatki od nieruchomości. Niesamowite, kurwa, ja się nie dziwię, że Krzysiu tam kiśnie. Kurwa, przyszedł rozmawiać o tym, dlaczego chłop... halę zbudowaną za pieniądze ogólnie podatników wynajmuje pod galę, w której no, czy z którą są zbratani ludzie, którzy się nie podobają dużej ilości osób. A ten mu pierdolił o jakichś podatkach od transportu. Wiecie, to jest ten moment. Tak szczerze, wydaje mi się, że tylko Rafał na przykład byłby skłonny, nie wiem, na przykład byłaby jakaś afera z nim, zaprosiliby go na wywiad, on by tam reklamował swój kot na K-dropie, nie? Kurwa. To jest ten sam poziom, jak zaprosili Queen of the Black, żeby się wytłumaczyła z tego, dlaczego reklamowała skamy i przyszła zareklamować swojego OnlyFansa przez 30 minut. Na wpół przytomna, bo się najebała. Co sprzyja naszym przedsiębiorcom? Mamy niskie opłaty za śmieci, najniższe w Polsce, podejrzewam, niższe niż w Warszawie zdecydowanie. Mamy strefę podatkowego parkowania tylko czynną do godziny 14 i na niskie ceny. Mamy w Wieluniu piękne firmy, takie jak Wielton, największy polski producent naczep. I wiele innych mamy takich cech, gdzie warto tutaj przyjechać, bo tu jest ziemia bardzo, bardzo żyzna, gospodarcza. I tytułem wstępu chciałem Pana zapytać, Panie o jedną rzecz. To już? Ale to Pan się cieszy, że ja promuję Wielu? Czy nie, o to nie, chodzi? Ja... Nie, o to chodzi z tym pucharem, że ja promuję Wielu? Tak, o to chodzi, że... Może Pan zatrudni jakiegoś na przykład seryjnego gwałciciela, to będzie dużo w mediach o Wieluniu wtedy. Nie myślał to pan? Na zachętę. Tak. A nie myślał Pan o tym, żeby to jest na zatrudnić seryjnego gwałciciela i w faktach w TVN-ie będą mówić, że w Wieluniu jest ten gwałciciel i wszyscy będą mówić o Wieluniu. Proszę Pana, to i jest Pan wtedy będzie mówił, że oprócz tego, że jest gwałciciel, to jest też upusty. Dla jakiejś tam firmy. Proszę Pana, nie sądzimy, że Pan tak nisko o sobie myśli, że jako... Nie, po prostu, to prawda, po prostu ja... Trochę krótko Jurkowskiego, no tak szczerze, tak... No, dużo mówiłem, ale na nic w sumie nie mówiłem dużo, bo krótko to trwało, tylko godzinę. Miał Pan taki wątek, proszę Pana? Miał Pan taki wątek, że... Ale Pan łączy kropki, bo ja myślę o Słowiku, tak jak o seryjnym gwałcicielu. A ja myślę o Panu, proszę Pana. Na tej samej półce. Jak Pan myśli tak o mnie, no to bardzo mi przykro, ale nie, też nie jest wszystko jedno. Nie. Rogą przesyła 9,75 zł. Proszę. Siema, co sądzisz o dzisiejszej sytuacji w Wieluniu z Najmanem? Ale Ty masz kurwa gówno zamiast mózgu? Jak tu siedzisz przez 10 sekund, to widzisz, że dopiero to odpaliłem. Jak tu siedzisz kurwa 5 minut, to wiesz, że tego jeszcze nie oglądałem. Bo jakbym to oglądał, to bym nie oglądał tego teraz. Jak mam Ci kurwa stwierdzić cokolwiek, jak to kurwa oglądam 2 minuty? I Typ na razie kurwa jakieś rabaty kurwa podatkowe na firmy transportowe mi zareklamował. Pan wpuścił ze swoim z dzieckiem zatoki sztuki. Proszę Państwa, to jest do tego sztuki w Sopocie. Lucjo przesyła 10 zł. Wuja szkoda oglądać ten wywiad, nic z niego nie wynika. Ten burmistrz to jakiś niedorozwinięty cep. No zaraz to stwierdzimy, no. Na razie ten. Na razie jakieś tweety sobie drukowałem. Gdzie dochodziło do gwałtów, dochodziło do bardzo wielu rzeczy nieprzyjemnych, w wyniku czego
Dziewczynka 14-letnia już pana nie śmie. Niech pan się z tego nie śmieje. A Najk, nie z tego się śmieję, z panem. To gratuluję. Dziewczynka 14-letnia, proszę państwa, skoczyła pod pociąg. Proszę pani. Co pana Krzysztofa tutaj bardzo. O chuj tu chodzi o jak. A. Bo ja wiedziałem, że Najman też na ten temat coś mówił, że on jakieś zdjęcie z dzieckiem zrobił, a tam ktoś umarł. O chuj tu chodzi, bo ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem ten, o co chodzi z tą zatoką sztuki. Aha, zaraz wytłumaczę, okej, okay, dobra, git. Proszę mi powiedzieć, Maciej Najman myśli za pana, pan za Najmana, czy razem robicie sobie jakieś takie meetingi i wtedy burza tak zwanych mózgów występuje i już sobie wymyślacie to wszystko. Wie pan, burza bez w tym mózgu. Zdjęciu, bo Maciej Najman nie wie, o co chodzi w tym zdjęciu, a być może pan jest na tym etapie, że pan jest w stanie zrozumieć. Otóż jest to zdjęcie dzień po premierze albo w dniu premiery filmu pana Latkowskiego, który wyłącznie na bazie zdjęć... Co? Jeszcze raz? Tam pomóc mieć budowa z tygrysa. Nie dajesz rady? Nie. Tylko, że teraz już coś robię. No pios. A to może albo mamy poprosić, albo ten. Albo jak ja no nie, bo jak ja skończę, to już będziesz spał. To możemy jutro wieczorem go zbudować. Ale ja jestem zbić. No a to nie zawsze jest tak, że jak się chcesz, to od razu masz. Poza tym musimy ten motocykl jeszcze zbudować, ale myślałem, żeby w weekend to zrobić. No nie pomóż dla Nikosia, tylko... Ach... Ogólnie kupiłem takie klocki, żebyśmy je razem złożyli. I to są te. To są nowe klocki, które wyszły. To jest motocykl BMW. I kupiłem to i chcę to z nim złożyć. I w gratisie dali jakiegoś tygryska tam. No ale to nie za... No nie no, wy nie wiecie niestety jak świat działa. To nie może być tak, że zawsze wszystko jest na zawołanie, no. Patola siedzi chłop przed kompem zamiast z dzieckiem się pobawić XD. Xirate, po pierwsze patologią to może co najwyżej być kurwa twój ojciec, jebany pedał, który cię niestety nie wychował. Najprawdopodobniej twoja matka, dziwka jebana, musiała jakichś tutaj środków odurzających używać podczas ciąży, bo no nie wierzę, że ktoś bez patologii w rodzinie mógłby przyjść i pierdolić jakieś takie głupoty, jeśli ma normalnie, prawidłowo wykształcony mózg, normalne emocje i wie mniej więcej jak ten świat działa, więc najprawdopodobniej twoi rodzice to banda jebanych kurew i imbecyli. Więc no. Ja ci powiem jedną rzecz, to będzie takie pierwsze ćwiczenie, żeby stymulować twój mózg. Na pewno masz jakieś buty. Nie wiem, tam po bracie, po wujku, może ci nawet palec z nich wystaje, bo już są przetarte, ale najprawdopodobniej w tych butach na pewno masz jedną parę. Nie posądzam cię, że potrafisz wiązać sznurowadła, ale pewnie jakieś buty u ciebie w domu znajdą się, które mają sznurówki. To sznurówki służą do tego, żeby zasznurować buty, ale ty teraz możesz zrobić taką burzę mózgów sam ze sobą i zastanowić się, do czego jeszcze mógłbyś wykorzystać te sznurówki, żeby świat był lepszy. Zastanów się. Pięć znanych osób w Zatoce Sztuki, a była to jedna z najpopularniejszych knajp przy plaży w Sopocie, robił z tych znanych osób pedofili i w geście protestu przed tak skrajną manipulacją, żeby z ludzi, którzy po prostu przyszli na obiad do Zatoki Sztuki, żeby nie robić z nich pedofili, zamieściłem zdjęcie, że ja też w Zatoce Sztuki byłem i o Boże z dzieckiem. Jeśli pan tego nie zrozumiał, w porządku, myślę, że jest część ludzi w Polsce, która tego nie zrozumiała. Pan widocznie do nich się zalicza, Maciej Najman również. Natomiast
Fascynuje mnie wasze połączenie intelektualne, bo używacie zawsze dokładnie tych samych argumentów i zastanawiam się, kto kogo inspiruje i co jest w ogóle lepsze dla tego duetu. Proszę pana, kto mnie inspiruje, to jest oczywiście moja sprawa, podobnie jak pańską koroną jest to, kto pana inspiruje, nie? No, bo mam do pana pytanie sportowe, bardzo sportowe. Okay. Jak pan ocenia to, co zrobił Paulo Sousa, że odszedł z naszego okrętu pod nazwą kadra polskich? Mam to gdzieś. Co to jest za pytanie? Mam to gdzieś. Czemu ty, kurwa, go zaprosił w związku z tym, że organizują jakąś patogalę u niego w mieście, a on go, kurwa, pyta o to, że trener reprezentacji Polski odszedł. O chuj tu chodzi? Okej. Możemy teraz? Możemy. Startujmy. Lubi pan teleturnieje? W ogóle nie oglądam telewizji. Nie ogląda pan nigdy. Nie. Żadnego teleturnieju nigdy pan nie widział? Nigdy. Nigdy. Idź na całość na przykład. Nigdy. Nie znam tego. Żadnego. Nie, co to jest. Nawet koło Fortuny? Nie, co to jest. Nie wie pan, co to jest koło Fortuny? Nie wiem, co to jest. A milionerzy? Nie wiem. No nie wiem, proszę pana, ja nie oglądam telewizji. I czuję się z tym świetnie, naprawdę. To jest kapitalna... Nigdy życzę panu nigdy, nigdy, proszę pana, no niech pan nie wierzy. No dobra, to ja panu opowiem, co to jest teleturniej. Jest w teleturniej prowadzący, jest ktoś, kto może coś wygrać, nagrodę jakąś na przykład. I prowadzący ma dla niego albo zadanie, albo go kusi, czymś. No i ja lubię teleturnieje, muszę panu powiedzieć. I chciałem panu taki mini teleturniej zrobić. To znaczy... powiedział pan, że gala MMA VIP 4 odbędzie się w Wieluniu. Jak czytam w mediach, cena tej gali to 10 tysięcy złotych, tak? Tyle dostanie miasto Wieluń. Proszę pana, gale, jakakolwiek gala, wydarzenie, które jest na hali sportowej Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gmina tego... A gdzie jest moje glo? Organizuje. Pani nie współorganizuje. Ale gmina będzie... wynajęła... Gmina weźmie pieniądze za to, tak? Gmina wynajęła, proszę pana, lokal. Postawka komercyjna. Za 10 tysięcy złotych? Tak, do czego ma prawo. W ramach tej umowy jeszcze coś trzeba zrobić, czy to jest po prostu 10 tysięcy złotych, a wszystkie inne koszty są na organizację MMA? Wszystkie inne koszty są po stronie organizatora gali, którym nie jest gminowy. Możemy zacząć teleturniej? Proszę pana, ja nie znam się na teleturniejach. Dobrze. Ale oczywiście pytania od pana przyjmuje każdy. Daję panu 15 tysięcy złotych, jeśli pan tej gali nie zorganizuje. Proszę pana, to jest przekupstwo. Nie. Nie, jak to nie? Pan mi proponuje teraz... Nie, gminie. Nie, nie. Chwileczkę. Powiedział pan mi. Daje pan... Myślowy, daj gminie. Proszę pana, no to... Zorganizuję w tym samym dniu imprezę za 15 tysięcy złotych. Czyli proszę pana, widzi pan, spytałem pana o tego Sousę po to, bo właśnie Paulo Sousa się zachował tak, jak w tej chwili pan proponuje mi nie zachowanie. Bo też wybrał ofertę lepszą, prawda, z... Pan nie wybierze lepszą. Proszę pana, z każdym się spotkam, każdemu zaproponuję halę w innym terminie, natomiast umów zgodnie z prawem rzymskim, pacta sunt servanda, należy dotrzymywać. Jesteś w Polsce tak generalnie. Polska pan ciągle pan mówi o prawie rzymskim. Bo proszę pana, Polska jako kraj Unii Europejskiej przyjęła prawo rzymskie, jak jest i na bazie prawa rzymskiego jest polskie prawo, proszę pana. Jest, też pan to wie. Niech pan powie, jest pan za niewolnictwem? Za czym? Niewolnictwem. Nie jestem za niewolnictwem. Nie. Bo wie pan, że w Rzymie byli niewolnicy, to by część prawa rzymskiego na przykład. Byli niewolnicy? No, bo pan mówi, że w Polsce jest prawo rzymskie. Nie da się, nie chyba mieć niewolnika w Polsce. To mi się wydaje, że prawo polskie jest w Polsce, nie rzymskie. Proszę pana, w Polsce w tej chwili żyjemy w takich czasach, gdzie próbuje się z ludzi zrobić niewolników intelektualnych. Proszę pana, media są tym mistrzami, manipulują tymi ludźmi i tworzą z niewolników, prawda? Ale nie jest pan za niewolnicy. Proszę pana, jeżeli pan chce, na przykład, nie wiem, czy pan chce, jest pan za przymusem szczepień, to właśnie to jest przejaw niewolnictwa, proszę pana. Okej. Okay. Moim oczywiście. Ale pan nie jest za niewolnictwem. Absolutnie nie jestem za niewolnictwem. Przeciwko prawu rzymskiemu. Tak, oczywiście, w tym kwestii tak. No dobrze. Rozmowa sprytnego z debilem, no tak. Ej, to jest niesamowite, bo te wszystkie rzeczy, które on najprawdopodobniej, no bo już widzę, jak to się ten, jak oni to prowadzą. To było tak, że oni mieli tutaj jakieś argumenty, tylko niestety wszystkie, kurwa, Najman w nieudolny sposób napisał na Twitterze. A z racji tego, że właśnie on jest sprytny, to jest debil, nie? Tak, no tak. To po prostu sobie powyciągał kontrargumenty na to, a niestety on nie ma kontrargumentu na kontrargument. Dobrze. Moja oferta to było 15 tysięcy złotych, a teraz ją trochę powiększę. 15 tysięcy złotych przyjazd Marcina Możdżonka, Marcina i Marcina Gortata do Wielunia. Zapraszam z tego serca. Ale oni przyjadą pod warunkiem, że nie odbędzie się tu gala z Mafią Pruszkowską. Proszę pana. Nie odbyła się gala w Wieluniu z Mafią Pruszkowską. Nie? Nie, ma się odbyć. Też jedną rzeczą jest, że z drugiej strony fajnie też jak są respektowane umowy, nie?
Jak są respektowane umowy? Jeśli ty coś wynajmiesz, jeśli ty wynajmiesz mieszkanie, to nie mogę ja przyjść i powiedzieć, ja cię zapłacę więcej, ale niech on tu nie mieszka, nie? Bo coś tam. Nie wiem, jakby to w świetle prawa było, bo moralnie spoko, nie? Wiesz, przychodzi Stanowski i mówi, to jest niemoralne, żeby ktoś powiązany ze światem przestępczym był jakimś tam współpracownikiem gali, która się u was odbędzie. Z drugiej strony oni sobie podpisali umowę i ja nie wiem, czy można na podstawie tego, że jest mało moralne, że Słowik z nimi współpracuje, zerwać taką umowę, nie? To też jest takie o... Tylko z drugiej strony, jak była chryja z Kielcami, no to już ciężko było się nie dowiedzieć, że Krzysztof Stanowski nagrał film, bo było to dosłownie chyba we wszystkich, na pewno w internecie, na każdym portalu była informacja, więc ktoś totalnie musiałby być odrealniony. Zresztą też sprawdzasz swoich kontrahentów, nie? Jak ktoś przychodzi i mówi, chcę tutaj zorganizować galę MMA VIP, to pierwsze co robisz, to patrzysz, co to jest MMA VIP, więc jak wpiszesz w internet MMA VIP, żeby sprawdzić, co to jest, to pierwsze, co ci się wyświetli, to cała ta chryja, która była przez 2 czy 3 tygodnie w internecie, więc możesz sobie przeczytać, dlaczego nie w innym miejscu, dlaczego tak szybko ten Wieluń, więc no. Nie, nic takiego nie wiem, nie? Nic takiego nie wiem, żebyś miał odbyć galę z Mafią. A kto jest przeciwnikiem Marcina Neumana w Polsce? A ja nie mam żadnego pojęcia. Ale nie pierdol, gdyby zrezygnował, to nikt by na niego nie patrzył jako zachowanie moralne. A Kamil, ale ty jesteś kurwa upośledzony. Ty jesteś upośledzony po pierwsze, ty nie zrozumiałeś nawet tego, co ja powiedziałem. Jeśli zerwie umowę, to on kurwa idzie do sądu, czy gmina idzie do sądu, że zerwała umowę, bo prawnych to najprawdopodobniej nie ma żadnych przesłanek, żeby zerwać tą umowę. Zrywam tą umowę, bo co? No właśnie. Więc kurwa płacisz karę. I potem ktoś się odezwie, a dlaczego gmina kurwa musiała zapłacić karę za to, że zerwała umowę? Bo zawsze to jest wykorzystywane. Więc koniec końców, jakby zerwali tą umowę, to i tak by podatnicy zapłacili karę za zerwanie umowy. Nie wiem, bo ja nie chodzę na MMA. Dla mnie to nie jest już po raz pierwszy. Żadnego turnieju nigdy nie oglądał. Nie wie pan, kto jest rywalem Maciej. Nie wiem. A ja jestem za przymusem szczepień, bo przez ludzi niezaszczepionych, jeśli wyjdzie mi pozytywny wynik, to i tak siedzę na kwarantannie, żeby nie zarazić i nie doprowadzić do śmierci ludzi niezaszczepionych. Co ty, Berka, pierdolisz w ogóle? Ile ty masz kurwa lat? 8? Ja jestem za przymusem szczepień, bo przez ludzi niezaszczepionych, jeśli wyjdzie mi pozytywny wynik, kurwa, jeszcze raz. Pozytywny wynik, to i tak siedzę na kwarantannie, żeby nie zarazić i nie doprowadzić do śmierci ludzi niezaszczepionych. Dobra, wypierdalaj z tym po prostu. Idź stąd, kurwa. Nie potrzebujemy cię. Dajcie im wyjdź stąd po prostu. Nie chcemy cię tutaj. Masz dużo, kurwa, kanałów na twoim poziomie, gdzie możesz też fantastycznie spędzić czas. Masz Evron na Twitchu, czy masz, kurwa, całą tą inną popelinę. Masz tego, Papa Smurfik, czy jak to się tam nazywa. Tam są ludzie na twoim poziomie. Myją się na live, kurwa, sikają na łóżko, walą. No, totalnie, kurwa, idź tam, nie? Tam się będziesz dobrze bawić. No, do Konopskiego możesz pójść. Na pewno się tam będziesz dobrze bawić. Jak chcesz złapić Puszkowskiego? To pan powiedział. No tak, ja to powiedziałem. Ale pan też płaci najmę, to powiedział. Ale też pan nie zawsze ma rację. Umowy w takim wypadku tworzy miasto, a nie najemca. Jeśli w tej umowie nie ma furtki do wyjścia suchą stopą dla miasta, to mają gówno, a nie prawników. No, ale wiesz, kurwa, Inku, jak to jest. Więc no. Bardzo często. Oczywiście. Ale co powiedział też Maciej Najman, że to jest Burger King, chce złapić? Nie, ja tego nie wiem. A o Słowiku pan słyszał? No, u nas są Słowiki, wie? Okej. Okay. A Andrzej Z, pozwolony Słowik, lider mafii Pruszkowskiej, słyszał? Proszę pana, o Andrzeju Z słyszałem, bo Andrzej Z to był założyciel Radia Z, Andrzej Wojciechowski, którego nazywano Andrzej Z. To oni słyszałem. No debil, no. Oni usłyszałem. A o Słowiku nie? Proszę pana, słyszałem różne rzeczy o różnych ludziach, też o panu. Bardzo różne rzeczy słyszałem. Co pan o mnie słyszał? Nie jest to temat. Słucham, no nie, co pan nie, 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 to ja powiem, co słyszałem. Ja wam powiem więcej, bo ten ziomek na oko ile ma? 4-5 dych? No jest niemożliwe, żeby nie wiedział, co to jest grupa Pruszkowska. Ja mając, kurwa, ile mogłem mieć wtedy lat? Kiedy wychodził serial Odwróceni? Pierwszy ten. W 2007 roku. No,
To ja już wtedy ten... Chyba nawet go wtedy oglądałem jakieś tam odcinki. Nie chcę. Czy nic panu nie słyszę? Słyszałem o panu wiele rzeczy, ale nie chcę o tym mówić. Okej, rozumiem, czy nic. Nie chcę o tym mówić. Okej, ja o panu też bardzo dużo słyszę. No i super. No i super. A może powiem, ale dobra. No bardzo proszę. Okej, okay. To słyszał pan Słowiku, czy nie? Słyszałem. No i cieszy się pan na jego przyjazd? Proszę pan, a ja nie wiem, czy on przyjedzie? Tak, dzisiaj powiedział Marcinowi, że przyjedzie. Nie wiem, tego nie wiem. No ale ja wiem, mówię panu, bo słyszałem od organizatora gabi. Ale to... Cieszy się pan na jego przyjazd? Ja tam nie będę obecny, proszę pana, na tej gali. Ale pytam się, czy pan się jako burmistrz miasta... Ja się też podpisałem, nie ma gali. Nieprawda, nie podpisali umowy. Mieli podpisać i się wycofali z podpisu. Więc nie kłam. Ja nie jestem od tego, żeby się cieszyć z tego, czy ktoś przyjedzie, czy ktoś nie przyjedzie. To jeżeli my w wolnym kraju i ludzie mają prawo jechać, no, gdzie chcą, ale się czy chcą, się z kim cieszy. Mają się prawo... Proszę pana, to nie jest... Wie pan, no gdyby do mnie na przykład jechał, nie wiem, Shaquille O'Neal, kojarzy pan, kto to jest Shaquille O'Neal? Weźcie coś. To ja bym się cieszył, ale jakby ktoś do mnie powiedział, że jeździ do mnie Andrzej ze Sprzedanisławiu, to bym się nie cieszył. No to dlatego pana pytam, czy pan się cieszy, że on tu przyjedzie. Taki pan Andrzej, z tego co wiem, został wypuszczony z aresztu. Żyjemy w tej chwili w państwie takim, które już od 7 prawie lat, 7 lat, tak, ministrem sprawiedliwości jest pan Zbigniew Ziobro, znany szeryf, twardy, i prokuratura pod jego dowództwem nie potrafiła przedstawić na tyle takich dowodów, że sąd tego człowieka trzyma za kratami. Jak to jest? Nie? Że żyjemy w państwie, w którym... Co pan mówi? No to trzeba słuchać. Co ale ja no, słucham, ale nie mówię. Mówię o tym, że jeżeli człowiek... Ale czy pana zdaniem pana... został wypuszczony z aresztu tak po prostu? Proszę. Wpłacił 200 tysięcy złotych kaucji, tak. 3 razy w tygodniu musi się meldować na posterunku policji, tak. I ma odebrany paszport. I pan uważa, że to jest, że to świadczy, że sąd w ogóle nie podtrzymuje żadnych... A jak to działa, że komuś zabierają paszport, a Polska jest w tym, jest w strefie Schengen i w sumie jakby chciał, to sobie może nawet do Hiszpanii wypierdolić. Wiecie, że powiedzmy, no tak w sumie już kiedyś był w Hiszpanii i go holowali stamtąd, ale wiecie, że po prostu nie ma tych. To jest takie po prostu umowne, że nie wyjeżdżaj z kraju, czy jak? Wątpliwości co do uczciwości pana Andrzeja Z? Gdyby są... Ale nie wrócą go na bramkach, bo kurwa, na bramkach to cię na lotnisku mogą wrócić. Na tym, przez granicę Takosę przejeżdżasz. Proszę pana, uważam, że pan Andrzej Zieliński nie jest karą pozbawienia wolności, jest środkiem zapobiegawczym. Czyli sąd uznał, że jednak... Okej, okay, dobra, Inku napisał w sumie coś mądrego. Tu chodzi, by nie spierdolił gdzieś, gdzie nie ma ekstradycji. No tak, bo w sumie jak się pierdolnie do Francji czy gdzieś, to spoko, może se przejść przez granicę, ale koniec końców i tak go... No jak nie przyjdzie podpisać, zaczną go szukać, znajdą go i go cofną do Polski. A z Panamy czy chuj wie gdzie, to nie. Sąd uznał, że może zebrać dowody na temat zorganizowania w więzieniu grupy handlującej narkotykami, bez trzymania Andrzeja Z za kratami, bo być może wszystkie dowody ma już zebrane i nie ma potrzeby, żeby on siedział za kratami. To pan na tym polega areszt tymczasowy. Sam pan sobie przeczy, bo gdyby tak było, jak pan mówi, tak. Że sąd być może ma wszystkie dowody już zebrane, tak. To sąd by, jeżeli by te dowody były na tyle mocne, to nie wierzę, że sąd puściłby groźnego przestępcę w społeczeństwo, który może zagrażać ludziom. To będzie proces w tej sprawie. No to dlatego, skoro go puścił, sąd na wolność, to uważa, proszę pana, że on nie jest groźny dla otoczenia. Okay. Ja tak to rozumiem i każdy... To też jest dziwne dla mnie. Cieszę się pan, że przyjedzie. Proszę pana, i to nie chodzi o to, czy ja się... Wiecie, ja nawet jestem w stanie zrozumieć, że nie wiem, ktoś tam... O, gdzieś z kimś pobiłeś. I kuj, do rozprawy zasiedzisz w domu. Ale ziomek, który już raz spierdolił przed tym, przed policją, ekstradytowali go, odsiedział ileś razy w więzieniu, też jest dziwne w sumie, że go za kaucją wypuszczają. No nie wiem. Cieszę, proszę pana. Pyta po nie. Po ludzku to się mówi wtedy, jak umrze Lucja. O tym mówi, że po ludzku. Nie? No to nie wiem. Muszę zapamiętać. Taki słuchaj. Po ludzku. Na dzień dobry. Okej. Okay. A cieszy pan, wszystko panu jedno, czy przyjedzie? Tak, dokładnie. Tak okay. Jak pan na sołce pracuje tutaj. Okej, okay, wszystko panu jedno. No dobrze. 15 tysięcy Marcin Morzonek, Marcin Gorta. Dorzucam Tomasza Rożka, naukowca, który zgodzi się przyjechać do Wielunia i dla dzieci z Wielunia zrobić wykłady naukowe i spędzić z nimi czas. Więc ma pan już dwóch wybitnych sportowców i Tomasza Rożka, naukowca.
To jest oferta dla miasta. Myślę, że oferta, która rzadko się zdarza, plus 15 tysięcy złotych. Oni wszyscy przyjadą pod warunkiem, że to miasto nie będzie zhańbione słowikiem Andrzejem Z. Proszę pana, jeszcze raz panu mówię. Umów należy do... Ale zobacz, bo ktoś tutaj napisał, ależ głównie po to, żebyś nie wpłynął na świadków i TPA, tu wszystko się działo w areszcie, wszystko zabezpieczone. Z jednej strony masz rację, a z drugiej strony też, jest coś takiego jak ryzyko, tego, że ktoś spierdoli, to raz. A dwa, jeśli jest, jeśli są takie mega silne przesłanki do tego, że ktoś zostanie skazany na karę więzienia, to zazwyczaj go trzymają w więzieniu. A jeśli ktoś już raz uciekał przed policją, no jest prawdopodobieństwo, że z racji na swoje jakieś kontakty, pieniądze, cokolwiek, będzie próbował uciec, więc jest to po prostu dziwne, że ten, nie? Ja nie mówię, że to jest złe czy coś, bo ja nie jestem sędzią. O prawie to wiem tyle, co czasami coś przeczytam, albo jak kogoś skażą, to nie wiem. Jak wiem, że jak kogoś odjebiesz z klamki, to dostajesz 2-5 albo dożywocie, nie? No. I to w sumie tyle. I za podrabianie pieniędzy też jest 2-5. Trzymywać. Nawet jeżeli te umowy są niekorzystne, trzeba ich dotrzymywać. Dlatego, że proszę pana, jeżeli by się zdarzyło tak, że gmina wynajmuje lokale, prawda? I wynajęła lokale jakiejś firmie, na przykład restauracji, prawda? Na okres 3 lat, 5 lat, za jakąś cenę. Ale się okaże, że za kwartał do mnie przyjdzie inna, prawda? Panie burmistrzu, ja panu dam 3 razy tyle. Bo widzi, że w tym miejscu tak najpierw chodzi. Niech pan z nimi tą umowę zerwie, zawrze pan ze mną. Okay. To jakim kim? Jednego człowieka? No, proszę pana. Chcę pan dotrzymać za wszelką cenę tej umowy. Proszę pana, chcę dotrzymać, dlatego... Dorzucam turniej e-sportowy dla dzieci. Co pan uważa, czy ofertą lepszą dla miasta jest gala z udziałem Andrzeja Z. pseudonim Słowik, czy też przyjazd Marcina Łyżonka, Marcina Gortata, Tomasza Rożka i turniej e-sportowy dla dzieci? Pana, niech pan włoży wszystkie karty na stół, co pan może dać maksymalnie i się zastanowimy. Nie, no już dałem chyba bardzo dużo. Płacę więcej? Za mało. Mało? Tak. A co pan jeszcze chce? Nie, proszę pana, to nie chodzi o to, że ja się chcę... Dorzucam 5 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych. Ja nie chcę się dać przykupić, naprawdę. No ale to brzmi jakby pan był tutaj... Nie, brzmi, był niegospodarny. Nie, proszę pana, wydaje mi się, że jestem gospodarny. No właśnie mi się wydaje, że nie, może miasto zrobić więcej i mieć fajne imprezy, a ale to jest mniej pańska opinia, to jest pańska opinia, no, która dla mnie jest średnio ważna, no, nawet mało ważna. Prawda? Okay. Dla mnie ważne jest to, co ja robię w tym mieście. To, że ja jestem w stanie, dzięki temu, że zrobiony został duży hałas po Wieluniu, przyjąć do Wielunia firmy transportowe, które mi zapłacą podatek, proszę pana, i to nie będzie kwota 10-20 tysięcy, tylko to będą miliony złotych. A wie pan, jaki będzie miał pan oddźwięk, jak pan się wycofa i ci wszyscy ludzie przyjadą do Wielunia i my będziemy o tym mówić? Proszę pana, być może będę miał, ale tak jak panu powiedziałem, jeżeli trzymamy się zasady, że... Czyli zawsze jak podejmie pan złą decyzję, to się jej pan trzyma do końca. Proszę pana, jeżeli... Czy byłem kiedyś w Wieluniu? Nie byłem. Byłem kiedyś... W sumie niedawno przejeżdżałem. To jest chyba pomiędzy Łodzią a Wrocławiem, jakieś 100 km od Łodzi po S8, nie? Dobrze mówię? Bo kojarzę, że jak wracałem z tego, z Gdańska, to był zjazd na Wieluń po Łodzi. Tak? Okej. Okay. To kojarzę, że jak wracaliśmy od Nieuczesanej, to ten. Jadę autem i patrzę, że jest jasne, wierzę. Mówię, o kurwa, to tutaj. Kiedyś była taka sytuacja, że poznałem taką dziewczynę na tym spiku i ona mówi, ty, to zapraszam cię na 18, nie? I powiedzmy, nie wiem, powiedziała mi to w grudniu, a ta 18 była, nie wiem, w kwietniu, to też turbo szpagat się tam wydarzył. I ja mówię, no dobra, to przyjadę. No mówię, no to spoko, to wbijaj. I powiedzmy, tam było 2 tygodnie do tego, 2 tygodnie do... Ja jeszcze w Hiszpanii mieszkałem, bo 2 tygodnie do tej 18, to taka koleżanka, kurwa, tam chuj, na cześć byliśmy. Ale mówię, chuj, ja lubię śmieszne rzeczy. I pamiętam, mówię, kurwa, co inną 18 kupić? I zaangażowałem wtedy moją matkę i mówię jej, ty, co ty kupisz takiej dziewczynie? Ona, pamiętam, że wtedy pojechała ze mną do sklepu, już nie pamiętam, co kupiła, ale kurwa, jakiś w porządku prezent, nie? Jakiś taki za 150 euro. No, ja to kupiłem. I mówię do niej, dobra ty, to dokładnie ten, godzina, nie? Męsy tam przylatowały do Polski jakieś parę dni wcześniej, mówię, dobra, podskoczę, to też wielki był. I ten, i ona się jakoś z tego, kurwa, jakoś mega tak chujowo wycofała, pamiętam, że ją nawyzywałem. Więc no.
Proszę pana, to jest kwestia, to jest zupełnie inna kwestia. Wypierdalaj z tym Rogoźnym. Mówimy o pewnej umowie, która została zawarta. Która została zawarta na określonych warunkach i tej umowy należy dotrzymać, po prostu. Po prostu. Tak to jest, proszę pana. Okej. Okay. Moja ostatnia propozycja dla burmistrza to przyjazd Marcina Możdżonka, przyjazd Marcina Gortata, przyjazd Tomasza Rzoszka, turniej sportowy i 30 tysięcy złotych za organizację tego w Wieluniu. Może pan teraz do mieszkańców Wielunia powiedzieć, że wybrał pan 10 tysięcy złotych i Słowika zamiast tego pakietu, który panu przygotowałem, lepszej oferty już pan ode mnie nie otrzymał. Proszę pana, no to trzeba było od razu tak mówić. Ja panu nie jestem tutaj po to, żeby się z panem targować, że pan dał więcej. Ja panu powiedziałem trzykrotnie i powtórzę po raz czwarty. Po raz czwarty powtórzę. Umów należy dotrzymywać. Okay. Drodzy mieszkańcy, już wiadomo, co zostało postawione wyżej, czy wybitni sportowcy, czy wybitny przestępca. Jak widać, wybitny przestępca. Proszę pana, to jest pańska ocena, że wybitny przestępca. Robi pan to na własny... Nie przesadzajmy, to nie jest tylko moja ocena, to jest ocena w zasadzie wszystkich mediów, które donosiły o grupach przestępczych w Polsce przez ostatnie 30 lat. Proszę pana, naprawdę, ja nie chcę być małostkowy, naprawdę, nie chcę być małostkowy. Niech pan nie będzie. No i nie jestem małostkowy, dlatego nie interesuje mnie to, proszę pana, w jaki sposób pan manipuluje ludźmi, w jaki sposób pan sobie stworzył kościół swoich wyznawców, wręcz sektę, której jest pan wręcz półbogiem. To jest pańska sprawa. Pan to robi na własny rachunek. Pan potrafi się świetnie posługiwać w tych mediach. Zarabia pan na tym dużą kasę i tutaj ma panu niewielki szacunek. Naprawdę. Natomiast jak ja nie ingeruję w to, co pan robi w swoim kanale sportowym, to jest pańska sprawa. To samo wybaczy pan, ale... Ja panu tylko przedstawiam ofertę. Przecież oczywiście. Widzę po panu, że się pan czuje nieswojo, bo pan już dobrze wie, że obejrzą to mieszkańcy Wielunia i oni będą zdruzgotani, że wybrał pan gangstera i 10 tysięcy złotych, a nie pakiet wybitnych sportowców, wybitnego naukowca i 30 tysięcy złotych. To są rzeczy, które pana dopadną na przykład podczas wyborów. I pan już to wie, tylko jeszcze... Za ile są wybory w Wieluniu? Jak się zachować wobec tej sytuacji? Proszę pana, jak to mówili starożytni... Wyboru... Omnia finem, wybory... Czyli wszystko ma swój koniec. Przecież ja tutaj nie jestem do tego miejsca przyspawany. Ja wiem, że ja kiedyś nie będę burmistrzem. I tyle. Po prostu. Ja to wiem. Ja mam tego pełną świadomość, proszę pana. Okay. Że mieszkańcy będą mi... To również mogli to wyrzucić. Proszę pana, ja wygrałem wybory przed trzema laty prawie już. A. Uzyskałem prawie 9 tysięcy głosów. Miałem 76,5% poparcia. Mój rywal dostał 2,700. Mhm. Czyli ja nie mam 100% zwolenników. Nie mam. Wiem, że są ludzie, którym się moje działania nie podobają. Tak, ale myślę, że jest ich coraz więcej. Ale to jest pańska ocena, proszę pana. Tak, oczywiście, że moja. Ocena. Zobaczymy, proszę pana, spotkamy się za półtora czy tam za dwa lata, jak będą wybory i zobaczymy, która opcja. Wszystko to są moje oceny. Widziałem pana wpis taki mocno religijny na temat wybaczania. Tak. Skąd pan wziął tą historię, że Maria Magdalena była prostytutką? Z Biblii, proszę pana. W Biblii. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Skąd to mogę brać? No właśnie nie wiem, bo w Biblii tego nie ma. A jest to Jest. Jest to w Biblii, czy nie? Tak, jest. A może jakiś zakładzik zrobimy? Ja nie czytałem Biblii. To nie będzie tej gry. Proszę pana, pan jest mistrzem bukmacherki. Okay. Ja niestety się to nie bawię. W bukmacherkę się nie bawię, także to jest... Pan, to zakładzę. Proszę pana, to jest pańska ocena, natomiast... Ja nie to ma domysł. Nie, no proszę pana, no... Oczywiście. Ja jedyne co wiem na podstawie tego, bo ja byłem parę... No kurwa, kilkadziesiąt razy byłem w kościele, można powiedzieć. No kilkadziesiąt, 30 to kilkadziesiąt. No tak szacuję, że gdzieś tyle. I ja wiem, że Józef był kukoldem. I ja wiem, że może to dosyć kontrowersyjnie brzmi, ale... no wiesz, masz tę dziewczynę. Masz sobie dziewczynę. I nagle przychodzi ci dziewczyna i mówi, że... No, że coś się tam wydarzyło, że ona w sumie się nie puściła, ale że wiesz, że nie było seksu, ale że jest w ciąży, nie? I on mówi, no dobra, spoko, wychowam jak swoje. Nie mów tak? No ale no tak było, nie? Nie spoileruj, co
To jest kurwa, nie spoileruj. No nie było seksu, bo wedle Biblii nie było seksu, tylko było tam w niebo wstąpienie, coś takiego? Miała prawdopodobnie 14 lat? Nie, no niemożliwe. Nie jest to możliwe, że ten... Serio miała 14? Jak? Nie, no niesamowite. No tyle, no jest kukoldem Józef i tyle, no. Tak wyszło. Ej, jak miała 14, to wychodzi... Nie możecie tak pisać, kurwa. Leksiu nie jest Bogiem, kurwa, widzę, no nie możecie takiej, nie, takie treści, nie, kurwa, nie godzę się na to. Żarty o pedofilii nie wolno, kurwa. Jak możecie tak pisać w ogóle? Ktoś się tu obrazi na mnie jeszcze. Obrażacie uczucia religijne. Tyle mam do powiedzenia. Zabezpieczymy te wszystkie wpisy notarialne i pójdę do prokuratury to zgłosić jutro. Nie będziecie to tak pisać. Sam zacząłeś? Ale ja powiedziałem prawdę. Kurwa! Papież nic nie zrobił. Dobra, oglądamy. Niech pan tutaj nie zrobi teologiczny wykład. Na temat Marii Magdaleny. Nie 60, ja piszę do prokuratora Szeligi, mam wyjebane. Ale kim była Maria Magdalena? Proszę pana. Ja proponuję panu chociażby w Google wpisać, czy Maria Magdalena była prostytutką. Proszę pana, Google. I wówczas dostanie pan linki do fachowych stron, do cytatów z Biblii. Tak chciałem. Była jawną grzesznicą, proszę pana. Właśnie nie. Właśnie tak. Właśnie nie pomylił pan dwie postaci, ale nie jest to. Proszę pana, została przyłapana na cudzołóstwie i dlatego chciano ją ukamienować. I przyprowadzili do tej grupy Jezusa, pytając go o to, co mamy zrobić z tą kobietą, która była przepana na cudzołóstwie. Wtedy prawo było takie w Izraelu, że kobietę taką należało ukamienować. Jezus powiedział, ukamienować czy ukamieniować? Niech pierwszy weźmie kamień. I wszyscy odeszli. Taki portal religijny deon.pl? Proszę pana, czy święta Maria Magdalena była prostytutką? Tak powstał mit. I tu jest cały tekst o tym, że nie była. Są proszę nawet pana, wszystkie cytaty z Biblii, gdzie występuje Maria Magdalena. Dobra, to jest nieistotne. Chciałem panu powiedzieć tylko, że jak pan tak się posługuje Biblią, to musi się pan z nią lepiej zapoznać, bo pana wiedza to jest raczej wiedza z filmów. Ukamienować. Ostatnie kuszenie Chrystusa czy coś takiego. Natomiast chyba, że też pan nie oglądał. Wie pan co, jest pan, okay. Jest pan cyniczny. To o tym wszyscy wiedzą. Natomiast jeszcze pan jest... Nie powiedziałbym. Kłamie pan teraz. O Marii Magdalenie? Oczywiście. Dobrze. Drodzy Państwo, proszę sobie wygooglować historię Marii Magdalenie. Google to nie jest Biblia. Ale w Google są cytaty z Biblii. Łatwiej znaleźć, do tego służy Google. Proszę sobie wziąć Biblię Jakuba Wójka. Pan dużo mówi o właśnie o religii i słowniku, a nie wyczuł pan, że w religii podstawą wybaczenia jest żal za grzechy, pokuta? Oczywiście, tak. I no. Widział pan to u słowika? Proszę pana, ja nie znam pana Andrzeja. No, ale usprawiedliwia pan. Proszę pana, nikogo nie usprawiedliwiał. Mówi, że ma prawo natomiast w sensie religijnym proszę pana, do życia. Bardzo bym prosił, żeby pan nie mówił w tej wywiadzie słowik, bo jeżeli będziemy mówić do siebie w formie... Andrzej Zieliński. Ale to nie słowik, dlaczego mówić Andrzej? Proszę pana, no to jak ja będę do pana mówił, nie wiem, też... No niech pan mówi. Pan ma ksywę, nie? Czemu jeszcze kurwa jąka? Słyszałem, że złośliwi mówi do pana... Błazan albo pajac. Ale nie pan mówi. Nie, w ogóle to nie pan mówi. Okej, bo pan chce wybaczyć słowikowi. Tak się zastanawiam, powołując się na Pismo Święte, zastanawiam się, czy on, jeśli pan jest taki religijny, wyczerpał te wszystkie warunki do tego, żeby mu wybaczono. Proszę pana, ja nie jestem jego spowiednikiem, tego nie wiem, natomiast nie mam prawa, żeby go osądzać. Nie mam prawa. Ale... Sądź się, abyście nie byli sądzeni. Sądzenie, nie chcę tego robić. Ale osądza pan, go w tym sensie, że mówi pan, że jest w porządku, już gościu nie proszę pana, nie sądzę, mówię tylko o tym, że skoro sąd człowieka wypuścił z aresztu, sąd cywilny sąd, nie sąd kościelny, nie sąd rabinowski, tylko sąd sąd cywilny. Skoro go wypuścił, to zgodnie z tym, co o czym wszyscy wiemy, jest człowiekiem wolny, jest człowiekiem. I powiedział pan, że wynajmie mi pan halę na dowolną imprezę, jaką będę chciał zorganizować, tak? Otrzymuje pan to? Oczywiście. Okej. Okay. Bo z kim mogę dogadać termin? Żeby nie było tak, że... Z kierownikiem hali. Tak? A dużo jest wolnych terminów? Nie wiem, no to ja się tym interesuję, proszę pana. Nie przecież... Okay. Ja mam się interesować, nie, kiedy są wolne hale, to bym poszła. Sprawdzam, czy się pan interesuje, na razie tak jeszcze nie proszę pana, nie interesuje się tym,
Już ja widzę ten podjazd. Zobaczymy, co Stanowski będzie chciał zrobić. Zjazd pedofili, którzy już odsiedzili wyrok. Proszę bardzo, tak? Może pan to zrobić, tak? Mogę też taki tytuł wielu zapraszać. Zjazd pedofili. Nie wiem, nie, pan zaprasza. Ja zapraszam do wielu. Proszę bardzo, może pan zaprosić. Okej. Okay. A pan może zaprosić też do kamery, czy? Nie, jak zresztą. Jeżeli będę tego odpowiedział, to tak, ale ja tego nie wiem, tylko pan to odpowiedział. Okej, okay. Czyli nie ma pasy problemu. Wynajmuje pan halę, płaci pan czynsz, impreza legalna. Tak, zrobię. Proszę bardzo. Tylko żeby teraz pan mi nie powiedział, że nie ma żadnych wolnych terminów, bo ja naprawdę chcę to zrobić. Proszę maila skierować do WOSIR-u z wolnym terminem. Jeżeli taki okay. termin będzie wolny, to nie ma problemu. Chciałbym też połączyć się online wtedy z Mariuszem Tomkiewiczem. Może pan to robić? On odsiedział wyrok, wie pan. Panie kochany, może pan robić co pan chce, naprawdę. Wszystko można robić. Żyjemy w wolnym kraju, ja jestem wolnościowcem, naprawdę. Super. Ja jestem wolnościowcem. Ekstra. Czyli zlot pedofilii w Wieluniu mamy już obgadany? Pan ma obgadany, nie ja. No to kwestia, żeby znaleźć mój termin. Tak, oczywiście. Okej, okay. No to fajnie, to super. A na przykład jakbym zrobił wystawę na temat najgłupszych burmistrzów w Polsce, to mogę zrobić? Oczywiście to mogę zrobić. Tak? Tak. Okay, to już mam dwie imprezy. No i coś z tym Trynkiewiczem, na przykład jak rozmawiać z dziećmi, żeby wyciągać je do zabaw w plenerze, prawda? Może pan robić, co panu się podoba. Czyli wiem, co jeżeli wszystko, jeżeli proszę pana, robi pan działalność, która jest w Polsce niezabroniona, tak. To może pan to robić, naprawdę. Nie, to kompletnie przeszkadza, kompletnie, w ogóle. A mieszkańcy będą szczęśliwi, jak zrobię to zlot pedofilów, którzy proszę jest pana, może pan, nie wiem, tego nie wiem. A nie przejmuje się pan? Jeszcze? Proszę pana, jestem wolnościowcem. Pytam, czy nie przejmuje się pan głosami mieszkańców, że na przykład mogą powiedzieć, że przejmuje się losami mieszkańców jak najbardziej, bardzo się przejmuje tymi losami. Natomiast... Głosami. Proszę? Nie losami, tylko głosami. Losami mieszkańców też się przejmujesz. Okay, bardzo, głosami? Bardzo. Głosami także się przejmuje. Okay. Także się przejmuje. Okay. Czyli jak będą przeciwni takiemu zlotowi pedofilów, to... Proszę pana, niech pan złoży wniosek. Mhm. Niech pan złoży wniosek. Złoży. No i super. Z opisem dokładnie. Mogę od razu teraz złożyć? A może pan od razu, oczywiście. Od razu. Ogólnie ja rozumiem, o co chodzi tutaj Stanowskiemu, ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest dobre, bo będą mieli te wszystkie osoby, które kurwa go nie lubią, to jest taka podstawka, żeby się do niego przypierdolić za chwilę, nie? Więc to nie trzeba być jakoś wybitnie inteligentnym, żeby zrozumieć, że po prostu wiesz, no pierdoli jakieś herezje, żeby zobaczyć, jaki jest próg bólu tego typa, więc no. Pójdę termin, wybiorę, zobaczę, jasne. Kiedy jest wolne i potem złożę wniosek. Chciałbym zmienić decyzję na miejscu tego chłopa. Wiesz co, w momencie, kiedy już było wiadomo, kto jest twarzą czego, to jeśli podpisałbym kontrakt na halę, no to bym wiedział, co się z czym je, nie? To bym już jej nie zmienił. A inną rzeczą jest, czy jak taka chryja medialna się tutaj zrobiła, jeśli chodzi o MMA VIP i było wiadomo, że wszystkie media się na to rzucą, to moim zdaniem nawet jeśli nie miałbym nic przeciwko, organizacji jakiejkolwiek gali, ja nie mówię tej ze Słowikiem, ale jakakolwiek, z którą by wiązały się tak duże konsekwencje, to bym jej nie zorganizował. Bo będąc politykiem, polityka to ogólnie gra na emocjach, nie? Więc jeśli emocje nie są po twojej stronie, to jako dobry polityk nie powinieneś się w to angażować. Bo koniec końców za rok, za dwa lata są wybory. Jeśli chcesz wygrać, to emocje ludzi muszą być po twojej stronie, nie? Więc no. Wypierdalaj kurwa z tym spamem, Cfelu. To będzie super impreza. Pan będzie bardzo głośno. Myślę, że dużo film transportowych usłyszy wówczas o Wieluniu. Pańska wola, proszę pana. Pańska wola. A proszę mi powiedzieć, bo pan dość nieładnie się o mnie wypowiedział w swoim filmiku. To znaczy zasugerował, że jestem nieuczciwym dziennikarzem. Postawił pan dwie hipotezy. Pierwsza taka, że to co głoszę wynika z tego, że zarabiam na jakichś konkurencyjnych galach. A druga hipoteza, już mocniejsza, jak pan powiedział, że pan myśli, że tak jest. Powiedział, że ja jestem w zmowie z Maciejem Najmanem i dzielę się z nim pieniędzmi w hotelowym pokoju. Tak naprawdę posądził mnie pan o nieuczciwość dziennikarską. Wprost pan to zrobił. Pan to podtrzymuje, jak rozumiem. Proszę pana, jak pan właściwie rozumie słowo hipoteza, to jest to... A właśnie, bo to też jest ciekawe. W momencie, kiedy, wiecie, oni zapodpisali jakąś umowę, że wynajmują coś i potem przychodzi jakiś inny ziomek i mówi, ty dam ci więcej, żebyś zerwał tą umowę,
To jak to jest prawnie? Bo to, że wiecie, moralnie, że kurwa jakiś Marcin Najman ze swoją przygłupią galą nie wystąpi w jakimś miejscu, to spoko, nie? Ale prawnie jak to wygląda? Bo wiecie, Marcin Najman wtedy idzie do sądu i mówi: o, zobaczcie, było wszystko podpisane, ale no niestety pan burmistrz stwierdził, że większe korzyści dla niego czy dla miasta będzie miało to i to i się nie wywiązał z umowy. Zależy od umowy. Zrywa umowę i płaci odszkodowanie. No ale wiecie, a jeśli... No tylko jakie duże odszkodowanie, nie? Bo wiecie, bo przyjdzie sobie Najman i powie: no ja na tej gali planowałem zarobić 10 milionów i on mi to uniemożliwił. A nie wypłynęła ta umowa, nie? Okay. Ponieważ uważam pana za bardzo inteligentnego gościa, inteligentnego dziennikarza i pan doskonale... No tylko wiecie, że... Okej, no ale jeśli on powie, że on z tego tytułu poniósł właśnie jakieś straty, no bo chyba to nie jest takie proste, że... Wiecie, jakiś skrajny przypadek, nie? Fame MMA organizuje se galę w Gliwicach, ale godzinę przed galą se przychodzi jakiś ziomek i mówi: a ja zrywam umowę, wypierdalać mi stąd, nie? I chuj, i gali nie ma. No to wiecie, no to potężne pieniądze są tutaj tracone w tym momencie. To no chyba oni wtedy muszą to pokryć wtedy, nie? Ale o tym wie, że po to, żeby jakiekolwiek wydarzenie, czy to jest film, czy to jest teatr, czy to jest mecz piłkarski, czy jakikolwiek inny, żeby to wzbudziło zainteresowanie. Bo chodzi nam o to, żeby ludzie przyszli albo wykupili dostępy, to trzeba wzbudzić emocje. Okay. I pan powiedział, że jest pan w zmowie, panie Krzysztofie. Podzieliście się kasą. Nacięliście ludzi. Tak pan powiedział. Tak. To jest moja hipoteza. Pan tak myśli, że jestem w zmowie. Proszę pana, to jest moja hipoteza. Mogę wygłosić swoją hipotezę? Ale może pan robić wszystko, proszę pana. Pan jest wolnościowcem. To oczywiście. Ja wygłoszę swoją hipotezę. Oczywiście. Zachodzą tutaj następujące, moim zdaniem, warianty. Pierwszy przy całej tej gali, tym samym zamieszaniu. Pierwszy wariant jest taki, że nie jest pan specjalnie inteligentny jednak i nie za bardzo pan rozumie, co się wokół dzieje. Druga hipoteza, że dał się pan skorumpować. I jest jeszcze trzecia hipoteza, że pierwsze dwie zachodzą równocześnie. To są moje hipotezy. Okej. I co pan... pierwsza? Inteligentny jednak i nie za bardzo pan rozumie, co się wokół dzieje. Druga hipoteza, to hipoteza. Nic, ma pan prawo do okay. swoich hipotez. To jest pańska wola. Okay. Pańska wola. Pański nie dał się pan skorumpować, tak? Ja nie wiem, kurwa, będziesz spamował dalej, kurwa, że Najman pierze siano Słowikowi. Jeśli masz, kurwa, jakieś podstawy albo masz jakieś informacje, które wskazywałyby na to, że podczas MMA VIP 4 ktokolwiek miałby dopuścić się, kurwa, czynu zabronionego, w tym wypadku prania, kurwa, brudnych pieniędzy, to nie pisz, kurwa, tego na czacie z jakiegoś zjebanego niku, kurwa, bez awatara, tylko idź, kurwa, do prokuratury, złóż, kurwa, donos, wypisz tam, kurwa, co wiesz, kto, komu, kiedy, za pośrednictwem czego, w jaki sposób i, kurwa, zrobisz użytek, kurwa, bo takie pierdolenie tutaj na czacie, że ktoś komuś będzie brał pieniądze, bo, kurwa, wstało ci się, masz 16 lat, kurwa, zobaczyłeś Ojca Chrzestnego, kurwa, i masz zajebisty pomysł, już mnie, kurwa, irytuje, kurwa, siedzisz, kurwa, cfelu jebany, kurwa, od 15 minut i spamujesz tym samym. Kretynie pierdolony. A jak nie chcesz być, kurwa, 60-tką, kurwa, bo się mamona naoglądałeś, to nie wiem, kurwa, to zadzwoń do Słowika i powiedz: znam twój plan, dawaj 10%. I chuj, kurwa, i ściągasz haracz z tego, co kiedyś ściągał haracz. Jesteś wyżej wtedy w hierarchii. Nie dałem wszystko skrupować. Okay. Nie dałem. Nie dałem, proszę pana, właśnie nie dałem. Okay. Właśnie nie dałem, proszę. Gratuluję pan. Widzi pan, można żyć. A dalej można kupić pana długi? Może pan kupić. Tak? 80 tysięcy. To może to jest jakaś... Jakie długi? Proszę? Nie zna pan człowieka? Tak. Mówię 80 tysięcy, że pana długi są wystawione w internecie. Proszę je kupić. Tak? Tak. Ale po co? Ja nie znam kogoś, kto ma moje długi. Nie, firma handluje pana długami. No to proszę bardzo, to niech... Ma pan takie długi? Nie mam takich długi. Bo to jest na portalu Foxberg handel długami. Pan jest z Kurowa, tak? Jestem. No, jeden na 49 tysięcy złotych, drugi na 29 tysięcy. Może taka solidarność z Najmanem, bo on też bankrut. Ja nie chcę bankrutować, nie? To co z tymi długami? Dlaczego? Nie ma takich długów. Nie ma takich długów.
No to powinien pan to chyba usunąć, bo to krąży po internecie. To usuniemy, to spokojnie. NIP jest, wszystko, stan sprawy. Ale miał pan kiedyś, tak? Nie miałem długów. Kiedyś miałem, oczywiście. Każdy miał długi, każdy ma kredyt. Ja mam kredyt. A nie, długi takie do kupienia. Nie miał pan? Nie mam długi. A kiedyś pan nie miał? Paweł Krasa, przedsiębiorca. Kiedyś może miałem, ale spłacimy wszystkie długi, które miałem. Okay. Czyli jak to ładne, dobra. Czyli nie chodzi o to, że to jest jakaś solidarność bankrutów. Pan nie jest bankrut. Tak, jestem. Nie, pytam, że nie jest pan. No nie jestem bankrutem. Okej, no to jest to oczywiste. Czyli wasze... Reguluję, proszę pana, wszystkie swoje względy. Super, to, czyli w waszym duecie tylko Maciej Neumann jest bankrutem. Ja tego nie wiem. No wszyscy to wiedzą, no przecież pismo komornicze chodzą po internecie. Nie wiem, no pan to wie, tylko nie wiem. Ja się interesować światem. Proszę pana, światem się interesuje tyle... Czy pan się interesuje? Tyle, ile interesuje się bardzo sportem, proszę pana. Tak, dziwi pana, tak, ale się interesuje sportem. Okay. To jest właśnie, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, a chuj, ja nie czytam gazet, tylko z drugiej strony, jeśli pełnisz funkcję, znaczy wiadomo, że to jest głupie pierdolenie, nie? No, nie jest raczej taki głupi i nieobeznany. Z drugiej strony nawet jest głupio przyznać, że nie wiesz, co się dookoła ciebie dzieje w momencie, kiedy sprawujesz, no, funkcje, kurwa, publiczne, nie? Więc fajnie, no, przydałaby się jakaś minimalna wiedza, kurwa, o społeczeństwie, znajomość, kurwa, minimalnie jakiejś geopolityki, czegokolwiek. Z drugiej strony, no, on jest politykiem, nie? To jak ma być dobrym politykiem w momencie, kiedy nie wie, co się dzieje wokół niego, kurwa, na świecie, w mieście, w powiecie, w województwie? No jest to trochę chujowe, nie? No to jest... To jest wprost mówienie, że chuj, kurwa, ja się na niczym nie znam, nic mnie nie interesuje. Czymś jeszcze? Oczywiście, że tak. Sporo są książek historycznych. Okay. Ale wystarczy, że ogarnia swój rejon? No niekoniecznie ogarnia swój rejon w momencie, kiedy daje przyzwolenie na takie, a nie inne rzeczy, nie? Interesuje się tym. I wiecie co? Najgorsze jest to, że ktoś jednak, kurwa, na niego zagłosował. I to nie jest tak, że ziomek się odkleił w tym tygodniu. Tylko ten ziomek ogólnie jest nieciekawy. Mówiąc szczerze, ja... No ludzie zazwyczaj wiedzą w mieście, nie? Kto jest prezydentem, co mówi, albo przynajmniej powinni wiedzieć. Jest jakaś szansa, że ktoś głosuje, bo tak, bo se pójdzie zagłosować. Ale jednak, jeśli ktoś jest taki skrajnie nieodpowiedzialny i nieodpowiedni na swoje stanowisko, dziwi mnie, że on w ogóle piastuje urząd, który piastuje. Bo no jakoś się tam dostał, nie? Ktoś mu musiał zaufać. Ale on kiedyś był spoko, dużo inwestycji robi w Wieluniu, ale teraz odjebał. Okej. Okay. To jest prezydentem Wrocławia? Jacek, taki łysy, Jacek... Sutryk? Surtyk? Jakoś tak. Z PO rządzi. Ma kota i wystawił dwie aukcje na ten. Na Łośpie. Taki trochę, taki nawet... Sutryk. O. Taki ten. No ja kojarzę gościa, nie? Napierdalałem się na grupach wrocławskich zawsze z niego, jak jakiś, kurwa, tramwaj się znowu wykolei. Bo ogólnie Wrocław to jest miasto od chyba najgorszych no tych linii tramwajowych, nie? Jest chyba nawet jakiś fanpage, czy dzisiaj, gdzie dzisiaj się wykoleił tramwaj we Wrocławiu, nie? I zawsze jak się wykoleja, to tam jest zdjęcie. Na Wrochowie, kurwa, tu, tam. Więc no. Nie jestem na przykład. Pan sądzi, jaki ze świata powiedział? Uważam, że przegra z Barty w finale. Przegra? Myślę, że niestety przegra. Okay. Barty jest w kazie niesamowity. A jak Neumannowi pójdzie z tym gangsterem? A ja nie wiem, w ogóle, ja proszę pana, nie widziałem żadnej gali. Czy wrocławskim PK dziś już je było? To jest taka hała, że po prostu tego nie oglądam. Ja z sportu walki cenię jedynie pięściarstwo. Mhm. I to jest dla mnie przedmiotka na pięści, mhm. Waga ciężka, królewska, mi się to bardzo podoba. Mogę oglądać Fury'ego czy tam Joshua, to mi się podoba, ale Joshua? Nie jest, kurczę, sport. Mhm. Zabijanie kompletu, to mnie nie interesuje. Okay. Właśnie znalazł siostrę Macina Neumanna chyba, co? Proszę? Znam. No, dlatego myślę, że interesował się pan, z kim on będzie walczył, no bo jakby znał jakąś rodzinę, to bym się interesował chyba, nie? Ale ja się nie interesuję tym, bo mnie ta dyscyplina sportu nie interesuje, rozumie pan to? A to siostra Neumanna pana namówiła na tą galę? Proszę pana, siostra Neumanna mnie nie namówiła na tą galę, ponieważ pan Neumann do nas wysłał maila, że z propozycją wynajęcia hali, no i tyle, no. Okej. Okay. W tym samym zamieszaniu pan tak... Czuję, że jest tam element czegoś, co nie powinno zaistnieć, czy pan w ogóle nie ma sobie nic do zarzucenia? Proszę pana, oczywiście można tutaj snuć różne tezy, hipotezy i
można stawać tezę, a własną hipotezy. Natomiast, tak jak powiedziałem, decyzje, które się podejmuje, trzeba za nie ponosić konsekwencje. Ja te konsekwencje jestem w stanie ponieść. Również konsekwencje wyborcze. Że mieszkańcy stwierdzą, że to im się nie podobało i dlatego, panie Pawle, panu dziękujemy za tą misję. To mieszkańcy mi dali tę robotę i oni mają mi prawo z tej roboty dzwonić, po prostu. Natomiast, jeżeli, proszę pana, ja dzięki temu, że zarobię 5 albo 7 baniek więcej na podatku od transportu i mieszkańcom tej gminy wykonam więcej dróg, chodników, placów zabaw, kortów tenisowych, które chcemy budować, halę sportową, to myślę, że mieszkańcy stwierdzą, że jednak te ich potrzeby, które mają... To też jest prawda, bo koniec końców, jeśli wybory są za 2 lata, a pamięć trwa 3 tygodnie, kto za 1,5 roku będzie pamiętał, to za 1,5 roku będzie pamiętał, że jakaś gala się wydarzyła, jeśli... Ludzie, kurwa, to są strasznie populiści, ich łatwo kupić, no dlaczego PiS rządzi? Bo, kurwa, kupują ludzi za jakieś marne pieniądze. Więc no, pierdolnie 3 drogi dojazdowe, kurwa, 2 Lidle postawią, 1 plac zabaw i jelo. Tak to działa właśnie. A że on doszedł do tego być może w kontrowersyjny sposób. Zobaczymy za 2 lata. Okaże się. Po prostu dajmy mieszkańcom się w tej kwestii powiedzieć. Za 1,5 roku. Pan ma świadomość, że pan będzie w internecie memem? Proszę pana, mogę być. I co z tego? Pan się nie przejmuje memami? Ja też nie. Ty nie przejmuję. Po prostu, no. A u mnie takich złych nie robią, będą robili o panu. Tak skaduję. Proszę pana... Szczerze mówiąc, pan podczas tego wywiadu to nie wypada najlepiej. Ale to ja mam to dzień. Tak? To jest pańska sprawa. To pan ma swój... Kościół i cokolwiek bym mi powiedział, to i tak pańscy zwolennicy będą mnie tam hejtować. Tyle, no po prostu jestem odporny, proszę pana, naprawdę. Okay. Mnie takie coś nie rusza. Okay. Pudro mnie rusza. A to prawda, że dopiero po podpisaniu gali i po tym, jak pan niejako mówił o Słowiku, że to jest uczciwa osoba, dopiero wówczas się pan dowiedział, że ciągle na nim ciążą zarzuty? Prawda. Czyli też się pan tym nie interesował po prostu? Nie interesowałem się. Okay. Myśmy sprawdzili dokumenty. Chyba się tylko sportem interesuje. Myśmy się nie interesuje się wieloma rzeczami. Interesuje się samorządem, bardzo się interesuje. Okay. Gospodarką się interesuje. Mm-hmm. Interesuje się giełdą bardzo. Giełdą? Oczywiście. Normalną czy krypto? Nie, normalną. Krypto to jest dla mnie bardzo, bardzo duże ryzyko. Mm-hmm. Wyłączą komputery i nie będzie dostępu do Bitcoina w czynie. Jak wyłączą, kurwa, a jak włączą komputery, to jaki będziesz miał dostęp do giełdy? Albo do swojego konta bankowego. O chuj chodzi. Co on właśnie powiedział? Na normalnej giełdzie. Jak włączą komputery, to normalnej też nie będzie dostępu. No właśnie. Ale jeżeli pan zainwestuje złoto i pan nie ma sztabka u siebie, to będzie miał. No a to co to jest za giełda, jak masz złoto u siebie w domu? Nie no. A pan się boi Słowika? Boi się pan, że jak mam odwoła tą galę, to pan coś zrobi? Proszę pana. Zajebał Fikoła jak chuj. Że gdyby było tak jak pan mówi, że Słowik jest jakimś obecnie też strasznie wielkim bandziorem, to sądzę, że pan też by taki nie był odważny. Głoszenie swoich. Tak, chciałem żyć. Prawda to jest, oczywiście, zgadzam się z tym. Dokładnie tak jest. Mhm. Dokładnie tak jest, no to chciałem żyć. Każdy na to umrze. Chociaż nie, profesor Simon powiedział, że jak kto się zaszczepi 3 razy, to nie umrze. Nie powiedział to. Powiedział tak. No, nie będziemy się spierać. Pan nie jest za mocny w interpretacji czyich słów. Jak pan być może nie jestem, proszę pana. Jestem człowiekiem słabym. Jestem człowiekiem słabym. Jestem człowiekiem, wie pan, jestem naprawdę człowiekiem bardzo słabym. Mhm. Ale powiem panu taką jedną myśl panu powiem. Chyba to powiedział Seneca młodszy, który powiedział, kto drugiemu szykuje, jak to było? Kto drugiemu szykuje zgubę, ten na siebie ściąga klęskę. Kurczę, to Słowik ma przewalone cytaty. Ile on zniszczył firm, ilu ludzi, ile połamał kręgosłupów, dosłownie w przenośni, za ile ciężkich stresem co odpowiada. Aż strach pomyśleć, co się z nim dzieje, stanie przy takiej mądrości, chyba że tacy jak pan mu podadzą rękę w pewien sposób i zacznie funkcjonować jako celebryta. To niestety czasami się dzieje. Ale Krzysztofie, pan ma wyrzut duży, bo pan również swoimi... Ja też mam złotą myśl.
Szczęście przychodzi wtedy, gdy przestajesz narzekać na problemy, które masz i zaczynasz doceniać to, jak wiele innych masz już za sobą. Proszę bardzo. Swoim tym takim zaangażowaniem w tą sprawę robi z niego celebrytę. Pan z niego robi celebrytę, proszę pana. Tak. Pan z niego robi celebrytę. Tak jakby pan powiedział, że TVN24 robił celebrytę z matki Madzi, bo mówił o niej, że zrobiła dziecko. To jest takie robienie celebryty. Celebrytę robi pan, bo przyjmuje pan organizację, która sadza go na tronie do mafijnej muzyki i panu się wydaje, że to jest promocja miasta i będą te firmy transportowe. Nie, proszę pana, to nie jest promocja miasta. To my na tym... Sprzedał pan honor tego miasta za 2 złote, tak naprawdę. Te 10 zł to jest śmieszna kwota, mógł teraz iść do bankomatu i dać panu więcej. Sprzedał pan za 2 złote honor tego miasta, sprzedał pan poczucie dumy mieszkańców tego miasta, że mieszkają w Wieluniu. Teraz to nie brzmi dumnie w Polsce, niestety. Kiedyś o Wieluniu... Nie no! Tak szczerze, no nie brzmi dumnie, ale też nie brzmiało dumnie, no. Kto wiedział, gdzie jest Wieluń? Znaczy wiecie, no, z całym szacunkiem dla ten, no ale to jest jakaś, to jest mała miejscowość, jakich jest setki w Polsce i tyle, nie? Ale co jest prawdą, nie kojarzyło się to źle, teraz się kojarzy, no niezbyt dobrze, nie? Mówiło się, kiedyś na Wieluń spadły pierwsze bomby. Dzisiaj pan zaprasza ludzi, którzy też z bombami mieli trochę do czynienia, to znaczy podkładali te bomby swoim przeciwnikom, czy też przedsiębiorcom, którzy chcieli. Drugą wojnę światową tam zaczęto. Zajebiście. Super sprawa. Że zajebali wam kurwa bomby na miasto. No nie wiem, czy jest się czym chwalić. Chcieli zarabiać na chleb. I pan mówi, że panu jest wszystko jedno, czy przyjedzie tu były szef mafii pruszkowskiej, żeby lansować się na gali. Lat temu 30-25, to miałby pan oharaczowane tutaj pół rynku i wszystkie restauracje musiałyby takiemu człowiekowi płacić. Pan dzisiaj chce iść z nimi ręka w rękę. Nie słucha pan wojewody, posłów, mediów, mieszkańców, nawet uczniów miejscowego liceum pan nie słucha, bo pan sobie ubzdurał, że to jest dobry sposób na promocję miasta. Jestem wstrząśnięty, co pan sobą reprezentuje. Proszę pana. Jeżeli pan potrzebuje jakiegoś psychoterapeuty po tym wstrząsie, to ja panu zapłacę za tego psychoterapeuta. Nie ma żadnego problemu. Natomiast to jest tylko i wyłącznie pańska ocena. Ale za jakie pieniądze pan mi zapłaci? Prywatnych. Prywatnych pieniędzy panu. Tak, proszę pana. Okay. Prywatnych pieniędzy. Wie pan, ile kosztuje psychoterapeuta w Warszawie? Ale mamy wielu dobry psychoterapeuta. Daleko mi dojeżdżasz trochę. Poza tym jeszcze nie chcę przyjeżdżać do Wielu, bo się pojeżdżą z Pruszkowem. Proszę pana, gdyby było tak, jak pan mówi, to mieszkańcy Pruszkowa powinni w ogóle wszyscy się z tego miasta wyprowadzić, a Pruszków powinien zmienić nazwę na przykład na Stanogród. No i dobrze, nie robią tego, nie robią tego, że pan o tym właśnie nie robią tego, bo władze Pruszkowa powiedziały, że nie ma żadnych szans na organizację tej gali w Pruszkowie, bo nie chcą być kojarzeni z mafią pruszkowską i się obcinają tego. Pana... Zrobiły to też Kielce, które też uznały, że nie ma szans na organizację takiej gali u nich, bo to źle dla miasta. Pan jest chyba jedyną osobą w Polsce, która uznała, że to nie jest źle. Może przez dawną znajomość z siostrą Marcina Neumana, nie wiem dlaczego. W każdym razie swoje hipotezy przedstawiłem. Pierwsza, że jest pan zbyt bystry i druga, że jest pan skorumpowany. To są dwie hipotezy, które odnoszą się do hipotez, które pan postawił na mój temat. Tyle. Wydaje mi się, że możemy na tym ten wywiad. Proszę pana, zakończyć. Ja powiem panu tak. Co on ma za zegarek? Tak, ponieważ Wieluń to jest miasto pokoju i pojednania, prawda? I ja bym chciał, proszę pana, ponieważ... Tą szomegę, czy co to jest? Mamy teraz taki czas, że proszę pana... Na granicy rosyjsko-ukraińskiej będzie za chwilę wojna. Być może ta wojna nawet dojdzie do nas, oby nie doszła. I wtedy, gdyby była wojna, to pan dalej będzie się naparzał z Marcinem Neumannem, czy razem byście ubrali polski mundur i walczyli o wolność tego kraju? Pan, ja proponuję panu, ponieważ tak się składa, że pan Marcin Neumann prawdopodobnie przychodził tutaj z tragarzami, żebyście się tutaj pojednali, panowie. Marcin ma kategorię E. Żebyście się tutaj pojednali, panowie. Naprawdę. Nie możemy walczyć razem, bo Marcin ma kategorię E. Żebyście się, proszę pana... Niezdolny do służby wojskowej. W czasie wojny. Proszę pana, jeżeli jest wojna, to wszyscy idą w kamasze i wszyscy. Nie, i wszyscy walczą, proszę pana, o to, żeby bronić tego naszego kraju, proszę pana. Powiem tak, w momencie jakby wjechali na Polskę, nieważne z której strony, to w tym samym momencie już bym był na czwórce, kurwa, w stronę Dojczów.
przepierdolił się sprawnie przez Szwajcarię w kierunku Francji, dojechał kurwa do Madrytu i wysłał wam SMS-a co tam. Serio. Pizda? Nie, oj, nie, nie, właśnie nie pizda. Właśnie jestem osobą mądrą i inteligentną. Włosa bym nie chciał stracić, kurwa, za ten kraj. Pojednajcie się, panowie. Ja proponuję, żebyście tu pojednali. Wiem, że to pana śmieszy, bo to ciężko trzeba panu przyjść, ale kurwa, co szkodzi? Co szkodzi? Ale nie ma problemu z najmanem, ma problem ze Słowikiem, jak żywa. Ale przy pana, Słowik nie jest ani brada, ani sła. Ale niedługo już będzie, przyjedzie tu się lansować do miasta. Nie przyjedzie. Przyjedzie. Być może, ale nie, tam nie będzie na tej gali, proszę pana. Jak pana nie będzie, to tak jak moje dziecko. Zamknąłem oczy, czyli tego nie ma. Nie, no proszę pana. No tak jak pana nie będzie, to tak jakby go nie było. Tak jak panu powiedziałem, proszę pana. Żyjemy w wolnym kraju. Każdy, kto nie jest skazany wyrokiem i nie siedzi, ma prawo żyć normalnie w tym kraju. Każdy, okay. Nawet człowiek. Róbmy celebrytów z takich każdy, osób. Każdy, pan go robił. Proszę pana, nie, pan zrobił. Nie, pan. Macie pan. Tron gotowy? Pan, proszę pana. Będzie tron na hali, czy nie? Pan to będzie organizował, chyba nie? Nie, właśnie pytam się pana, czy będzie tron. Przecież ja to nie organizuję. Przecież ja jak wynajmie halę, to będzie dla Trynkiewicza przygotowany. No to wtedy niech pan to zrobi. No to jest państwa sprawa. No okej. Okay. Kurczę, no przecież to jest... Super. Naprawdę, to wolni kraj, wolni ludzie. Naprawdę. Super. Obczaj G Słowika. Jeszcze książkę mam. O, książkę, sorry. No książkę. A ja nie przyjmuję prezentów. To jest książka. No ale dziękuję. Zapraszam panie Marcinie. Panowie, podajcie się tutaj, przy mnie. Panowie, no kurczę, podajcie sobie dłonie. No. Panie, i właśnie wykurwiłem komuś z krzesła, on mi oddał z krzesła. Przychodzi pani wychowawca i podajcie sobie rękę i już się lubcie. Podajcie sobie rękę. Żyć w takiej nienawiści, A oni ze sobą rozmawiali? Stanowski, Neumann, dzisiaj. O, rozmawiali. Dużo osób tam było? Kogo szukasz? Proszę, chciałem coś powiedzieć. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za przyjście. Podnóżek mafii pruszkowskiej, niech się krzyczy. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za przyjście. Żeby wytłumacz. Pan mistrza do odwołania. Z jakim nastawieniem pan się przyjął do Bielunia? Jednak z takim, żeby jednak przekonać burmistrza do odwołania tej gali? Chciałbym od niego usłyszeć. Właścicielem jest pospolity przestępca, a kanał sportowy jest patronem medialny Grom. Nie. Krzysiu, wyglądasz czerwony na twarzy. Krzysiu, opowiedz państwu, tak. Dlaczego kanał sportowy... Powiedz Maciej, co ma państwu powiedzieć? Dlaczego kanał sportowy promuje bandytów? Kolana w boksie! Kanał sportowy promuje bandytów. Tak, z Grom, wywalczy tam wielu kryminalistów, a właścicielem jest pospolity przestępca. Wytłumacz. Są grzeszki i zdrowie. Byłeś na twarz tej organizacji symbol... Strasznie chujowo to słuchać, nie chcesz mi się tego oglądać. Wiadomo, że działają donaty, właśnie odpaliłem. Proszę wysyłać. W Mielu przesyła 9,75 zł. Zobacz sobie poznie, jakie szoty z live spod biura burmistrza. Tam była dobra jazda. Już mi się nie chce to oglądać. Już to jest zbyt nudne. Sirata przesyła 9,75 zł. Mordzia, to był żart. Nie są... W chuju mam twoje żarty.
Widz przesyła 7 zł i 20 groszy. Ale wy zrozumcie to, że wuja nie chce pomóc dla Nikosia tylko dlatego, że mu się nie chce. On dla niego chce jak najlepiej, ale nie chce go też przyzwyczajać, że ma wszystko na zawołanie. A nie, to akurat dlatego, że teraz nie mam czasu, ale to nie chodzi o to, że nie mam czasu dla niego ogólnie, tylko teraz po prostu robię coś innego, nie? Więc no, jest czas na robienie jakichś rzeczy i potem jest czas na robienie innych rzeczy. Zresztą jest godzina 20, wtedy w sumie 20, nie 15. Jak to się działo, i on spać idzie za chwilę.